Witam kochani kolejny raz, że tak powiem. Tym razem w nocnym wydaniu projekty Pira. O, tak będzie. Nocne projekty Pira. Słuchajcie, wykonany został taki wzmacniacz. Mam nadzieję, że 2KW. Krótki opis. Sterowanie modulacją w klasie D oczywiście. Sterowanie modulacją będzie odbywać się tutaj na tym scalaku. To jest scalak TL494, czyli standardowa nasza przetwornica 494. I jako drivery posłuży nam scalak IR2110. Na razie, bo to jest tylko prototyp. Docelowo tranzystory mocy to są IRFP450, czyli 20 A jeden tranzystor, 20 A 500 V. 20 A 500 V tranzystorki. I teraz tak, to jest tylko taka część zasilacza, to jest sama filtracja, która już filtruje już. Dodatkowo jeszcze tutaj ja na razie zapiąłem mostek i malutkie trawko do testów, ponieważ to będzie pierwsze odpalenie tego i najpierw, zanim odpalimy, ale to już za chwilkę, to musimy jeszcze troszeczkę go poustawiać, żeby było można cokolwiek z niego, no, jego po prostu przetestować. To jest prototyp. Po raz pierwszy powstał taki, nie widziałem jeszcze tego typu wzmacniacza na internecie. Jest to wzięte po prostu z not katalogowych, komparatory na TL494 są wykorzystane. I teraz tak, będziemy musieli ustawić, tak jak mówiłem, 50% wypełnienia. To musi być idealnie spasowane 50% wypełnienia. Dlatego jest dodatkowym napięciem 12, tu jest akurat 14,4 V. 12 ma trafo, ten prawie 18 V idzie tutaj za tym mostkiem. To jest prąd biasu. Tutaj będziemy go podpinać. Jest podpięty. On jest stabilizowany przez LMA, ponieważ scalak nie pobiera nawet 100 mA, ten cały modulator, cały generator i modulator, czyli po prostu generator i komparator. Generator trójkąta, komparator, podwójny komparator tutaj siedzi w tym scalaku. Częstotliwość na razie będziemy ustawiać tak około 100 z kawałkiem kiloherców na nim. Docelowo ma być 200-220 w tych granicach. Oczywiście ten filtr musi być zestrojony idealnie na częstotliwość generatora taktującego, czyli generatora trójkąta, ponieważ za komparatorem musi wytłumić całkowicie ten filtr nasz prostokąt, a prostokąt nie będzie mały, bo plus minus 120 V, 130 V. Docelowo ma być albo jakaś jeszcze do tego zasilacz inwerterowy, albo podłączenie bezpośrednio pod sieć 220 V. Docelowo. Czyli to po prostu jeszcze zobaczymy, bo po prostu przy podłączeniu bezpośrednio pod sieć tutaj jeszcze będzie dostawiony taki, o, będzie zrobiony tak jak falownik, słuchajcie, bo to jest na przykład falownik 1 i 2 KW rozebrany i zobaczcie, ile tego filtra jest na wyjściu. Prawie nic. To jest filterek na wyjściu. Tutaj siedział kondensator oczywiście, tutaj dodatkowy zasilacz małej mocy właśnie do kontroli, do biasu. Tak jak tu mamy LMA wstawionego, to tutaj mamy trzy napięcia w sumie wychodzą, tutaj tym złączem. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Tym złączem wychodzą trzy napięcia, słuchajcie. I te trzy napięcia są tworzone na tym małym scalaczku tam. Tu siedzi inwerter malutki, generatorek. I do tego jest transformatorek, słuchajcie. Transformatorek ma jedno wejście, cztery wyjścia. I z niego są wykorzystane trzy napięcia. I tak przynajmniej jest w falownikach. To nie wiem nawet, co to za falownik, ale moduł był uwalony tutaj. Ten zasilacz jest sprawny w nim, także można go sobie wykorzystać jako dodatkowy zasilacz, jako moduł zasilacza właśnie dodatków, czyli biasu, często generatora, częstotliwość, napięcie drivera,
to oddzielne, możemy sobie nawet z takiego czegoś wziąć. To jest bardzo prosty układ, słuchajcie, to jest normalnie tylko pozystor tutaj siedzi, taki dosyć tęgi, bo to chyba nawet na 600 V ten pozystor. A nie, na 125, ale numer. Jakim to prawym siedzi pozystor? Tutaj był mostek, widzę, ale wyrwany. Na 125 V. Co to za falownik był w ogóle? Made in USA, to nie China, kurde. Dobra, mało ważne, zajmujmy się projektem. Całkowicie został stworzony. Ja tutaj może wam zaraz pokażę. Schematów na razie nie publikuję, ponieważ to może być ciekawy, że tak powiem, projekt do współpracy większej. Także na razie nie będę nic wam zdradzał, może kiedyś coś tam będzie ciekawego. Słuchajcie, tak wygląda płytka, to płytkę to mogę zdradzić, jeśli ktoś by chciał wzorować, to niech sobie się wzoruje. To jest na razie i tak, tylko wyłącznie prototyp. O, 5214 widzów kanału. Dobrze. Od czego zaczniemy? Od ustawienia tego precyzyjnego PRK na połowę wartości. On musi mieć połowę wartości, ponieważ mniej więcej to ustala nam wypełnienie generatora TL494. Zanim włożymy generator w podstawkę, musimy go ustawić mniej więcej w połowie. A więc tak, mierzymy dokładnie rezystancję naszego PRK, czyli mamy między masą, a zaraz będę widział z tej strony lepiej. Słuchajcie, tu mamy masę, a tu mamy nóżka numer 2. Kondensator jeszcze siedzi, mały, ale to nic. 18,9 kOhma, bo to jest 22 kOhmu. Czyli ustawiamy sobie na nóżce numer 1, 2, 3, 4 scalaczka. Tak nic nie widać, ale to nic może będzie widać. Moment, ja tu muszę sobie wziąć krokodylka, dopiąć sobie się do masy. 18,9 na pół, to mamy 8,5 kOhma. To tu na tej nóżce mamy mieć 8,5 kOhma. Tak pi razy oko na razie, a za chwilkę będziemy to precyzyjnie ustawiać. Jak już podłączymy jakieś tam 2 plus minus 12 V na razie. Tak, to jest tylko do testów generatorów, czyli prądu biasów. Za chwilkę puścimy. Na razie 8,5, 6 spada. Musimy sobie trochę pokręcić. No i tu musi być koniecznie precyzyjny, bo 8,6. Bo zobaczcie, trochę trącisz nawet precyzyjny 10-obrotowy potencjometr. I już mam skok, nie? Dobra, 8,6. No to teraz sprawdźmy, ile całość ma. Prawie 19. 19 na pół. 18, nie, to źle jest. 9, 19, to jest 9,5, który musimy ustawić. 9,5 kOhma. O. 9,5. Jeszcze troszkę, dobra. Przeholowałem. 9,5. 9,55, dobra. To jest na razie pi razy oko. Mamy już to ustawione, wiemy, że nam generator nie przyjara nas, bo nie mamy radiatorów na razie. Właśnie, to wszystko będzie siedzieć, zaraz wam pokażę. To wszystko, takie moduły, będą siedzieć w takich kształtownikach. O, tu mamy kształtownik z metra, słuchajcie. I to wszystko pięknie, ładnie się w to... Kurczę, zaraz może się zmieszczę z tym. Tylko go trzeba oczywiście wszystko dociąć pięknie. O, to wszystko będzie w ten sposób zamontowane. Tranzystory oczywiście na podkładki mikowe.
on będzie przycięty na wymiar i to będzie nasz całe nasze chłodzenie, słuchajcie. To i ten kształtownik to będzie maszyna aluminiowa, to będzie nasze całe chłodzenie. Oprócz tego będzie dostawiony na wierzchu, na tej szynie, od góry, tu na filtr i w tranzystory będzie wentylator wstawiony w każdej jednej końcóweczce. To jest jedna strona końcówki mocy. Po prostu to będzie konieczność. Przy napięciu rzędu 300 V to jest konieczność, musi być wentylacja. I teraz tak, kolejnym krokiem. Ustawiliśmy sobie już te nasze prądy biasu, znaczy na rezystancję na razie opornika tego. To teraz możemy sobie zapiąć nasz TL 494. Który to był ten? TL494CN. Dokładnie. I go, słuchajcie, wstawiamy do góry. Czyli jedyneczka do masy. I szesnastka do masy. Aż normalnie sobie zerknę, żebym się nie pomylił ze schematem. Tak jest, do góry. Musimy tutaj troszeczkę popodginać te nóżki. Moment, ja tylko sobie, wiecie co zrobię? Zrobię sobie ten schemat tutaj na, o, powiększyłem na bocznym monitorku. I musimy sobie w ten sposób podprostować. Wstawimy sobie TL494 i zobaczymy, czy nasza przetwornica ruszy w ogóle. Wszystko musi idealnie pasować. O. Okej. Dobra. TL494 wstawiony. To teraz wstawimy, w sumie to niekonieczność od razu, ale wstawimy IR-a. I IR-a też z tej serii odbiorę, bo to nie jestem pewien co do nich. Tego IR-a wstawiamy odwrotnie, czyli jedynka do dołu. Tak jak jest na schemacie. Słuchajcie, cała nocka zerwana, ale układzik do testów przygotowany. No dobrze. To teraz zróbmy tak. Są wstawione nasze te dwa stalaczki chytre do sterowania przetwornicą. To jest wzmacniacz audio, żeby było no, tak jak jest w tytule. A więc co robimy? Robimy tak. Podłączmy sobie plus minus 12 V bez obciążenia, bez niczego. I zasilanie biasu. Włączmy go sobie na chwilkę, zobaczmy czy tutaj żadnych zwarć nie ma. Bierzemy voltomierz. Ustawiamy sobie na tam 20 czy tam 200 V. Jak ktoś ma automatyczny, to z automatu samo łyknie. Podpinamy masę do minusa. Bo masa środkowa zasilania to nie jest masa obwodu. To jest całkiem inaczej, bo tutaj siedzi już mostek. I masa GND nie jest masą głośnika. O, na tej zasadzie. I podpinamy sobie i mierzymy sobie napięcia. Teraz tak, napięcie na diodzie Zenera 11,2 V, trochę mało. Napięcie na zasilaniu 17,6. No to wszystko pasuje. Na wejście na przetwornicę 12,2 V, pasuje. Czyli tutaj ta diodka już jest za mała, 12 V. Tutaj trzeba wstawić 15. Ale to zobaczymy na początku, jak ta przetworniczka nam zatrybiła. Sprawdźmy sobie teraz wyjście oscyloskopem, czyli podpinamy się po raz kolejny do masy i oscyloskopem na
nóżce numer 8, tak? 9. Na nóżce numer 9 musimy mieć przebieg prostokąta. Mamy pięknego pika. Super. Tak jakbym chciał, tylko teraz tak, zmierzmy sobie voltaż piku. Częstotliwość, frekwencji 237 kHz. No to tak jak mówiłem, że będzie duża, bo tutaj jest no 1 nano i 4,7 kOhm podstawiony. Dobra, a teraz sprawdźmy wypełnienie na drugiej bramce, na wyjście drugiego. Mamy, słuchajcie, odwrotny przebieg, pik do dołu. No dobra, to teraz sprawdźmy sobie na MOSFETach, na driverach, co mamy. Wyjście z IR-a. Oczywiście nic nie mamy. A czemu nic nie mamy? I wyjście... Jest tam wysoki. Coś go tutaj nie zasila, słuchajcie. Muszę zerknąć w schemat. Jedynka i... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I siódemka wyjścia. I nie mamy nic. Dobra, sprawdźmy, co mamy na wyjściu przed filtrem. Nie mamy nic. Czyli IR powalony. Albo brak mu jakiego zasilania. No bo tak, wyjście z TL-a mamy górną i dolną. I zobaczcie, możemy sobie zafalować już ją. Tak jest. Będziemy mogli sobie zafalować, ale to mało ważne, słuchajcie, na IL coś mamy źle. Bierzemy schemat w łapę, słuchajcie, i sprawdzamy, co na diabła narobiliśmy. Dwójka kom do GND na pewno. Kurde. Zasilanie VCC. Na szóstce. Sprawdźmy zasilanie na szóstce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co my tu mamy? 11,2 V. Dobra, to pasuje. VDD na dziewiątce. VDD na dziewiątce. 6, 7, 8, 9. 11,2 V. Pasuje. VCC trójka. 11,2 V. Wszystko gites. Słuchajcie, wszystko jest gites. To teraz tak, GND. Kom, dwójka. A, dupa, panie. Już wiem, co jest nie halo. Jedynka, dwójka. Jedynka, dwójka musi być do masy, słuchajcie, a nie ma masy. Czyli odpinamy zasilanie, mamy błąd na płytce. Zaraz wam pokażę błąd na płytce, może. Gdzie ten jest przechwytywanie ekranu, to nie ten monitor. Ok. I błąd. Słuchajcie, o, dwójka nie jest włączona do masy. Nie podeszła masa. Za gruba ścieżka była. Bo to ma być oblane do masy, słuchajcie, a nie jest oblane do masy. Dobra. Czyli jednym słowem tak. Jeszcze tylko sobie zerknę tutaj na ten schemacie, który rysowałem wcześniej. Holender, no tak mi się wydaje, że coś tutaj na diabła musiałem narobić przy driverze. Tak jest, dwójka ma być masa. 13, 14, 11 to jest wszystko masa. 13, 14
1, 2, 8, 9, 10, 14, 13, 11 jest masa, a 2 nie jest masa. Jak my ją tutaj zaraz połączymy? Dobra. Czyli jednym słowem tak. Zabrakowało nam ścieżki do masy. Zabrakowało nam ścieżki do masy. No to jest prototyp, no jakby nie było. No to łączymy sobie masę cieniutkim drucikiem, niestety. Do masy 2, tu jest 2. Tu dosłownie. Ale to z tej strony nie za bardzo mnie to łączyć to. Dobra, nałożę tutaj kawałek sztuki, no bo to będzie dosyć płytko siedzieć przy... Może się uda to jakoś tak, bo to ma... Kurde, tu jest dużo takich, że tak powiem, do wypełnienia warunków i do takich do spełnienia, żeby to miało ręce i nogi, bo to wszystko musi być w ekranie, bo tutaj są wysokie częstotliwości. Przy 200 kHz to już są fale długie. I to wszystko musi być po prostu później w ten kształtownik to się wstawi, musi być zaekranowane, a przy tych mocach i przy wysokich częstotliwościach to niestety, ale to warunki są krytyczne. To jest każdy jeden krzywo nawinięty drut na cewce potrafi zrobić pół prostokąta na jednym tranzystorze, wysieka wszystko. Na dzień dobry. Od razu no, wszystkie półprzewodniki do wymiany. Tu ci nie ma co bawić. Jak już idzie, to już ból. No dobra. Masę podpiliśmy. Ja sobie to kładę na takiej podstawce, która się topi. Jeśli coś się będzie grzało, przygrzewało, to już będę widział w którym miejscu, bo nie mam spirometru, aby się przydał. Także dziękuję wszystkim, którzy wpłacacie na tę zbiórkę, która jest tam na dole, bo coraz to bliżej jest kamerki w HD. Tej, nie HD, a 4K. Także dzięki. Potem będzie na przykład taki spirometr. Jeśli jakaś firma by chciała się zainteresować i patrzcie, mamy na driverze, tylko taki trochę dziwnie to się zachowuje, ale jest prostokąt i teraz wyjście, tu mamy duży. Względem masy mamy tylko tu nie widzicie, dobra, już... Mamy tylko plusowe przebiegi, słuchajcie, względem masy. I teraz tak. Wejście nie jest warte i dlatego są takie anomalia. Tu musimy sobie teraz tak odłączyć w razie to zasilanie. Zobaczyć, czy się nic nie nagrzało, ponieważ tu już idzie plus minus 20, tam około 30 V, małe natężenie, specjalnie jest małe trawko, żeby było małe natężenie prądu. Muszę sobie tutaj pocynować i przylutować wejście generatora, bo generator też do tego celu będzie potrzebny. A więc tak. Taka kombinowana moja prywatna, że tak powiem, sonda. Zrobiona z mazaka. Z kawałka szpilki. I z gniazda. I podpinamy masę układu. Puścimy sobie 1,5 Hz. Dobra, 1,5 Hz. Częstotliwość nie do wyrąbania. Na pewno przy tej częstotliwości nie będzie grał, bo głośnik tego nie przerobi. Ale... widać przebieg wypełnienia. I teraz tak. Łapiemy sobie za przebieg wypełnienia, czyli sonda oscyloskopu na wyjście i podłączamy zasilanie przed filtrem. I zobaczcie. Mamy szpilę. O, panie. Sterujemy go 1 voltem, 1 Hz. Co tu się robi, anomalia? Nie jest stabilne. Tu fajnie to widać, bo
Zobaczcie. Dwie połówki. Dwie połówki pracują symetrycznie. I one mają iść symetrycznie to samo. I teraz tak, wyłączmy na razie generator. Sprawdźmy sam przebieg. Trochę mi się nie podoba ten przebieg z tego drivera. Kurczę, może ten scalak jest jakiś ubity. Bo ja tutaj teraz muszę sobie zrobić tak. Volty i maksimum, minimum. I teraz mam możliwość 1,75, no, a na minusie mamy 1. I teraz, jak już wiemy, jakie mamy napięcia na górnej, na dolnej, wiecie, o co chodzi. To jest, strzępy są, idą strzępy jeszcze, ale to nie wiem z jakiego powodu. Filtracja? Filtracji, kurde, brak. Wiecie co? Nie, niemożliwe, kurde, żeby filtracji było brak. Zróbmy tak. Odetnijmy zasilanie stopnia mocy, a sam puśćmy sam, ale tu też nie. Nie, no dobrze. Sam prąd biasu, czyli tak, odpinamy te wszystkie trzy przewody, plus 0, minus. Bez napięcia, żeby nie popalić tranzystoru, bo nawet przy 1 amperze, tak jak te trafko da tutaj 1 amper, nie? Bodajże, może tam pół, nawet 2, no na zwarciu da więcej, nie? Musimy się dowiedzieć dokładnie, co mamy na bramkach tranzystorów, czy mamy prostokąty. A zaraz sprawdzimy samym napięciem sterowania, czyli napięcie sterowania włączamy i jedziemy, słuchajcie, z pomiarem. No mamy strzępy, kurde. Jedna połówka jakaś jest dziwna. Minus 9, no to dobra, to ustawmy równo ten prąd. Teraz sobie tym naszym PR-kiem. Napięcia, znaczy nie prąd. O. I zdech. Poszedł do góry. Do 50%, ale numer. Co tu, masa nie łączy tego? Tej sondy, czy co? No, mamy przebieg, kurczę, taki. Włączmy generator, zobaczmy, jak to będzie sterować, bo. Góra, dół. Dziwacznie. Napięcia się zmieniają od 0 do 12, tak? Dobra, wyłączmy generator. Ale sieczka, panie. Dobra, ustawmy sobie na tym. Jednym słowem, musimy zmniejszyć częstotliwość, bo ta przetworniczka za wysoko pracuje. Ten mój kurczę. Zróbmy 1 volt. O, teraz będziemy mieli normalnie, chyba 2 volty. Musimy sobie ustawić te wypełnienie. Słuchajcie, na 50%. O, teraz dopiero widać, coś tu nie łączy mi oscyloskop. Czyli musimy sobie zrobić napięcia równiutko. Teraz tak, mamy. Musimy sobie tutaj wyczyścić to wszystko. Clear menu. Time. Czasy. Next. I teraz na plus, na minus. I mamy dwa. Ta połówka. Mamy 2,190, a ta ujemna, dolna, nie górna, tylko dolna, mamy czas 2,055.
czyli ustawiamy, one muszą być identyczne, bo jeśli nie są identyczne, to występuje napięcie non-stop na tranzystorze i tranzystor grzeje niepotrzebnie, nie startujemy od zera, a na głośniku mamy bzzz generatora 2,060, troszeczkę to zmniejszymy, 2,1 mikrosekundy, 2,1 mikrosekundy, 1,1, 2,110, 2,100, 110, pięknie, 2,110, troszeczkę w tą stronę, żeby równik to było, 2,110 po lewej i 2,110 po prawej, pasuje. Co mamy na drugim? Na drugim mamy poharatany przebieg. Czemu mamy poharatany przebieg? Co mu się dzieje? Gdzieś jest pojemność głupia. Zgłupiał. Słuchajcie, zgłupiał. Musimy na schemat. I nóżka numer 8, 9. Nóżka numer 9. Kurde, nie ma żadnej kolejności. Co jest to? Wymieniamy IR-a. Słuchajcie, tak to jest właśnie ze scalakami, z chińskimi. Niemożliwe. Musimy wymienić scalak i sprawdzić, bo jest niemożliwe. Mamy poharatany jeden przebieg. Wszystko się tworzy na komparatorze, na tym, nie na komparatorze, a na driverze, na tym IR2110 się tworzy jakaś głupia pojemność na wejściu, na jednym wejściu, na jednej spółce. Dobra, podłączmy i teraz sprawdźmy, co będzie. No, piękny prostokąt, a tu też jest połamany. A to puśćmy modulację. Słuchajcie, no faluje, pięknie. Dlatego to się nazywa falownik. Tylko, kurde, łamie dół przebiegu, a jeszcze dół jak dół, oby góry nie łamało. Góra musi być ostro zakończona, słuchajcie, bo o takie coś, o, tak jak tutaj widać, może trochę przesunę, o, takie załamanie, o tu, te zbocze powoduje nagrzewanie się jednej strony. Ale to też może być spowodowane, że mamy 230 kHz i nie mamy ekranów założonych. No kurde, czemu tu jest taka pojemność? Skąd ta pojemność wyszła na tym? A może tutaj za mało jest tej pojemności? Wiem, kurde. Ten kondensator będzie inny. Dobra, sprawdźmy teraz, co się dzieje na bramkach. Mamy mieć 0. Mamy mieć 0. I teraz na tych bramkach mamy mieć plus. I zobaczcie, co się dzieje, kurde, na bramce. Jest za duży opornik. Mamy ból. Będzie grzało tranzystor. To nic, że sterujemy tym, a tu non-stop go nie przełączamy w klasę D, tylko przełączamy go... o. Tak nie może być. Dobra, sprawdźmy, co mamy na drugiej połówce. No właśnie, kurde, skąd takie anomalia? Tutaj jest symetrycznie zrobiony. Co go boli? Może to napięcie faktycznie jest za niskie na driver. Nie, no tak nie może być, kurde.
jednoprocentowe są rezystory. To nie powinno to być aż takich otyłek. No nic. Odłączamy zasilanie i po raz kolejny driver do wymiany. Niemożliwe. Skąd ta pojemność? A może te tranzystory 450 mają taki czas? Może one nie przerabiają czasu? Słuchajcie, generatora. Dobra. Następna sztuka. Może wyjść, może być, że mają pojemność bramki taką cholerną dużą. Może nic z tych tranzystorów nie będzie. Będziemy pewnie IRFP 250 wstawiać, ale no ale one są na niższe napięcie. A ja chciałem tutaj naprawdę go pogonić tak do max. Dobra, podłączmy. Może na tych tranzystorach nic nie będzie. Jest to samo. Czyli to wcale nie musi być drivera wina. No a tutaj nie mamy w ogóle zbocza jednego, kurde. Tylko ładowanie. Nie ma rozładowywania, czemu? Nie, no jest. A na skórce, na drenie? No jest, w dwie strony. Oprócz tego, co tutaj dalej, to jest na razie prototyp i to są takie te nocne, że tak powiem, projekty. Musimy zmienić tutaj ten kondensator przede wszystkim 100 nano na 33 nano i wtedy zobaczyć, może dopasuje do tych tranzystorów, kurde. Modulator działa. Komparatory działają. Połówka jest ustawiona. To teraz jeszcze po jednej na głowę i można iść spać. Dobranoc. Słuchajcie, w następnym odcinku nocny, że tak powiem, wydanie to będzie kolejna część, słuchajcie, z tego czegoś. No będziemy dalej modlić tutaj, próbować dopasować te tranzystory do... Jest za duża pojemność bramki na tych tranzystorach, na 100%. Albo te mury, te diody mur. Ale nie. Nie. Za duża pojemność bramki. Teraz tak, a rezystorki na bramce już siedzą 10 ohmów, także mniejszych nie ma co dawać. Chyba, że równolegle podepnę jeszcze jedno, po jednej sztuce. Kosieczka wychodzi, no. Wiem, że z drivera powinno wyjść ok. Trzeba odpiąć tranzystory i sprawdzić przebiegi bez tranzystorów, bez bramek. Zobaczyć, co mamy na driverze. Jeśli na driverze będzie idealny prostokąt, znaczy, że tranzystory mają za dużą, że tak powiem, za małe Q. Za dużą pojemność bramki. Pozdrawiam. Liczę na łapki do góry. Będzie piękna końcówka mocy, jak będą dwa takie i w środku inwertorowy zasilacz. O, w szczycie na pewno 2 kW łyknie. Na kanał. Pozdrawiam.